Hasło menadżer piłkarski nie ma w polskich realiach zbyt pozytywnych konotacji. Agentów zwykliśmy postrzegać jako drobnych cwaniaczków i pseudobiznesmenów. Ludzi, którzy miast dobrem zawodników kierują się raczej chęcią sowitego zarobku. Orest Lęczyk mówił o nich per szczury. Andrzej Czyżniewski nazywa ludźmi bez zasad. Oni sami muszą zmagać się z licznymi mitami, które przez lata narosły na ich temat. Ale dzisiaj trudno jest sobie wyobrazić rynek piłkarski bez menedżerów. Są jego integralną częścią. Żartem można powiedzieć, że to jest trzeci najlepszy zawód na świecie, czyli po piłkarzu, żonie piłkarza i nasz zawód to jest trzeci najpiękniejszy i tyle. I każdy dzień przynosi radość. Wiadomo, że są stresy, że są nerwowe sytuacje, że są czasami niepowodzenia, no ale tak jest w każdej dziedzinie. No a my przychodzimy do pracy od rana uśmiechnięci i staramy się wykonywać swoją pracę jak najlepiej. By zweryfikować krążące legendy na ich temat, spotkaliśmy się z czołówką polskich agentów, którzy opowiedzieli przed naszą kamerą o kulisach swojej pracy. Wśród bohaterów znaleźli się m.in. Cezary Kucharski, Mariusz Piekarski, przedstawiciele fabryki futbolu oraz jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaci na polskim rynku menadżerskim, Jarosław Kołakowski. Człowiek, o którym Gazeta Wyborcza napisała niedawno krótko, lecz bardzo wymownie. Menago wszechmogący. Kiedyś menadżerami to tak naprawdę byli trenerzy w klubach. Trener opiekował się zawodnikiem, brał go, potem wszedł do innego klubu, to też się zabiorę. Albo tam trenerzy między sobą coś załatwiali. To był jakby ten świat taki trochę hermetyczny. W momencie, kiedy uwolniono licencję i okazało się, że te licencje można robić w Polskim Związku Piłki Nożnej, ja w tym wziąłem udział i zrobiłem tą licencję właśnie w pierwszym terminie. Tutaj u nas po prostu to było pewne nowum. I oczywiście tak jak w każdym przypadku, w każdej dziedzinie, tacy menadżerowie są witani z pewnym niedowierzaniem, pewną rezerwą. A teraz zapraszamy już na premierę filmu Agent. Kulisy pracy polskich menadżerów rzeczowo i bez pudru. Tylko w sporcie bez fikcji. Odcinek 51. Zaczynamy. Hieny, krętacze, pseudobiznesmeni. Dla agentów piłkarskich podobne epitety to chleb powszedni. W końcu od lat walczą z licznymi legendami na swój temat. Mimo tego, że zmieniło się to trochę w ostatnich latach, to jednak mimo wszystko menedżer jest postrzegany jako ten ktoś, kto chce tylko zarobić na piłkarzu. Oni chcieliby wszyscy handlować, chcieliby zarabiać duże pieniądze na tym, a kłopot jest taki, że w Polsce nie ma piłkarzy. Spośród 80 menedżerów działających na polskim rynku, blisko połowa na co dzień urzęduje w stolicy. Najdłużej, bo od ponad 12 lat, człowiek, który określa się mianem lodołamacza wśród menedżerów. Były dziennikarz i handlarz samochodów, jeden z największych graczy na rynku, Jarosław Kołakowski. Kiedyś menedżerami to tak naprawdę byli trenerzy w klubach. Trener opiekował się zawodnikiem, brał go, potem wszedł do innego klubu, to też się zabiorę. Albo tam trenerzy między sobą coś załatwiali. To był jakby ten świat taki trochę hermetyczny. W momencie, kiedy uwolniono licencję i okazało się, że te licencje można robić w Polskim Związku Piłki Nożnej, ja w tym wziąłem udział i zrobiłem tą licencję właśnie w pierwszym terminie. Tutaj u nas po prostu to było pewne nowum. I oczywiście tak jak w każdym przypadku, w każdej dziedzinie, tacy menadżerowie są witani z pewnym niedowierzaniem, pewną rezerwą i tutaj też tak było. Wiadomo, że trzeba było mocno się starać, żeby to jakoś tam zaufanie pozyskać. Przede wszystkim trzeba było mieć dobre propozycje lub mieć jakieś pomysły dla klubów. Na przykład pamiętam taką sytuację, że współpracowałem z Marcinem Jęcielem i pamiętam, że to był zawodnik, po którego tutaj wielu ludzi przyjeżdżało z zagranicy. No nikt go nie był w stanie wyplątać z tej całej sytuacji w Legii. Wiadomo było, że ma predyspozycję do odejścia, no ale za każdym razem czegoś brakowało, no bo jak nie za mało dawali, to z kolei nie mógł odejść i tak dalej, i tak dalej. I pamiętam taką sytuację właśnie, bo to był praktycznie pierwszy mój transfer międzynarodowy.
załatwiliśmy to w końcu. To było wypożyczenie do Borussii Mönchengladbach. I Marcin mówi, tylu przyjeżdżało, nikt nie mógł tego ruszyć, a ty to jednak zrobiłeś. I muszę powiedzieć jedno, że w tym zawodzie jest potrzebny taki charakter, że trzeba umieć docisnąć. Trzeba mieć wizję zrobienia tego transferu, wiedzieć kiedy co, kiedy który klocek powinien być postawiony. Nie można zaczynać po prostu od trzeciego piętra. Nie, no najpierw trzeba mieć ten fundament, potem budujemy parter i tak dalej, a w końcu stawiamy to ostatnie piętro i to znaczy, że to jest ten transfer. Także w momencie, kiedy robisz takie coś, to takie posunięcie, to inni zawodnicy patrzą i mówią, nie, to jednak ten człowiek chyba ma jakieś pojęcie, ma jakąś wiedzę. Podczas kilkunastu lat działalności w branży Kołakowski zyskał opinię jednego z najskuteczniejszych agentów w Polsce. Transfery Glika do Palermo, Kaźmierczaka do FC Porto czy Ślusarskiego do West Bromwich są tego najlepszymi dowodami. Ale na jego pomniku jest także sporo rys. A tą najświeższą jest saga z niedoszłym transferem Pawła Wszołka do Hanoweru, o czym na łamach Gazety Wyborczej szeroko pisał Olgierd Kwiatkowski. Paweł Wszołek wychodził z negocjacji, potem wyszedł przed budynek i tam, powiedzmy sobie w cudzysłowie, negocjował z menadżerem. To parę osób widziało i było zażenowanych tą sytuacją. Tak? To ja, tak, może niewolnictwo skończyło się gdzieś tam w połowie XIX wieku, to wyglądało jakby Paweł Wszołek był jakby w rękach jakiegoś pana, sam był niewolnikiem. To, w jaki sposób media przedstawiły ten transfer, tą całą sytuację, jest absolutnie zniekształcone. Po prostu ja wykonałem moją pracę tak, jak powinienem. Uważam, że propozycja dla piłkarza była bardzo dobra. Z jakiego powodu ten transfer nie doszedł do skutku? No, po prostu doszedł z pewnych prywatnych decyzji Pawła. No, i takie coś się może zdarzyć i dlatego do tego nie doszło, ale nie z powodu takiego, że powiedzmy coś było za szybko, czy coś było za późno, bo to było wszystko na czas, to było wszystko tak, jak mogło być. To nie było... Po prostu moim zdaniem to był kawał dobrej roboty i mam nadzieję, że będzie można to powtórzyć. Na pewno rozumiem Kołakowskiego, że jest zdenerwowany na piłkarza, bo przez wiele miesięcy pracował nad tym dealem. Wykonał ileś tam telefonów, pewnie latał, pewnie... Dziwi tutaj się sposób, w jaki te informacje o tej całej akcji wypływały później w mediach i chyba no, nie dały mu najlepszej cenzurki, bo widzieliśmy, słyszeliśmy później o różnych insynuacjach na temat Wszołka i powodów, dla których on nie przeszedł do Niemiec. No to na pewno chyba mu nie przynosi, ale w tej chwili słychać, że już się obaj pogodzili i znów współpracują po tam miesiącu bez kontaktu, więc no, chyba też Wszołek doszedł do wniosku, że to był jednak lepszy pomysł, żeby wyjechał z Polski w tym czasie. Konwiktorska 6 była jednym z najgorętszych adresów podczas zimowego okienka transferowego. Oprócz telenoweli z Wszołkiem oraz eksodusu piłkarzy zmęczonych pustymi obietnicami Ireneusza Króla, głośno było także o powracającym do klubu Jakubie Tosiku. Piłkarzu, który na łamach przeglądu sportowego wylał kubeł pomyj na swojego byłego agenta Marcina Kubackiego. Wiadomo, jaka była sytuacja w Polonii. Część zawodników odchodziła, część zostawała. Ja trenowałem cały czas przez cały miesiąc w klubie Kokosa. Po czym nadarzyła się okazja, zadzwonił do mnie agent, że mam możliwość wyjechania na testy do Karpat Lwów. Pojechałem na 3 dni. Po 3 dniach zdecydowali, że chcą usiąść do rozmów. Pojechał mój agent na Ukrainę, negocjował kontrakt 3 dni bodajże. Po czym dzwoni do mnie i mówi o głównych warunkach. Nie? Mówi, przyjechał tutaj z podpisanym kontraktem z Lwowa już. Przedstawił mi najważniejsze warunki tego kontraktu. Po czym powiedział, że no to, co mi się wydawało jasne, czyli to, że pieniądze były tam podstawę, miałem mieć taką jak w Polonii. Po jakimś czasie okazało się, że całkiem co innego podpisałem, co mi agent przekazał, i z tego się zrobiły takie perypetie w Karpatach. Też było trochę mojego błędu, gdyż mogłem sam wziąć ten kontrakt, sprawdzić u prawnika jakiegoś czy coś, ale wydawało mi się, że współpraca 3-letnia z moim agentem, z którym nie tylko żyłem na stopie takiej koleżeńskiej, że odnosiłem meczów czy coś, bo spotykaliśmy się nawet w tygodniu, czy czasami na jakąś kolację czy coś, po prostu to było dla mnie bardziej stopień koleżeński, aniżeli agent, zawodnik, więc no, zaufałem mu w zupełności, nie? Myślałem, że taka sytuacja nigdy się nie zdarzy, tym bardziej takie jest z taką osobą, z którą współpracuję tak długo.
ale na pewno no, zraziłem się. No, nie będę ukrywał, że się zraziłem, aczkolwiek współpracuję dalej z firmą agencyjną, gdyż no, wiadomo, że być zawodnika też się opiera o tym, żeby ta agencja też szukała jakiegoś klubu, ewentualnie jakiejś ewentualności dla zawodnika. Marcin Kubacki to dość enigmatyczna postać na polskim rynku menedżerskim. Agent działający na austriackiej licencji ma pod swoją opieką kilku czołowych polskich piłkarzy młodego pokolenia z Teodorczykiem, Stępińskim i Furmanem na czele. Ten ostatni zapewnia jednak, że historia Kuby Tosika nie wpłynęła na jego relacje z Kubackim. Słyszałem o tej sprawie, Marcin mi opowiadał, ale nie chciałbym wnikać w szczegóły. Ja wiem, że Marcin jest osobą, której można zaufać i ja mu ufam 100%. Marcin był jedynym człowiekiem, który do mnie zadzwonił i może później, jakoś rok temu, dwa lata temu ktoś tam się zgłaszał, ale ja jestem takim człowiekiem, że jeżeli już z kimś pracuję, no to pracuję na 100% i tutaj nie ma mowy, abym zmienił w najbliższym czasie menadżera. Po ukraińskich perturbacjach Jakub Tosik definitywnie zakończył współpracę z Kubackim. Dziś obaj panowie omijają się szerokim łukiem, a o interesy Tosika już od kilku miesięcy dba agencja z Poznania, Fabryka Futbolu. To właśnie jej przedstawiciele przeprowadzili jeden z najbardziej zaskakujących transferów tej zimy, jakim było przejście Bartosza Bereszyńskiego z Lecha Poznań do warszawskiej Legii. Negocjacje same, jeżeli chodzi o Bartka, nie były trudne. W sensie no, oferta z Legii była bardzo dobra, oferty z innych klubów też były ciekawe. Natomiast decyzja na pewno była bardzo, bardzo trudna i na nią się składało wiele, wiele elementów, które trzeba było rozważyć. No, między innymi to, że my jako firma też jesteśmy z Poznania, to też ma jakiś wpływ. Każdy z nas pochodzi z Poznania, urodził się w Poznaniu, z Lechem od dzieciństwa na pewno z takiej strony kibicowskiej związany, więc to było trudne. Przemyślał jakby wszystkie za i przeciw. Wiedział, jak też klub do niego podchodzi, jaka była sytuacja, kiedy został wypożyczony do Warty, kiedy kończyło się okres wypożyczenia. Wówczas Lech Poznań był skłonny i chciał go koniecznie sprzedać. Mogłaby to być to nawet Warta Poznań, więc jakby tutaj on również to analizował i my również to analizowaliśmy. Również pewne rzeczy miały wpływ, takie jak to, że na konferencji prasowej trener mówi, że zobaczymy, co będzie z Bartkiem na wiosnę po obozie w Hiszpanii, że być może Bartka wypożyczymy. Oczywiście to nie były słowa, że tak akurat będzie, ale to też również trzeba było przeanalizować i wziąć pod uwagę, że jego los w Lechu może być różny. Ja z Tomkiem przede wszystkim poznałem go jako kolegę z drużyny, bo w Warcie razem graliśmy. Później dopiero go poznałem jako tam jakiegoś współpracownika, ale uważam, że to jest człowiek, który zasługuje na to, żeby być szanowany. Ja go szanuję i bardzo go lubię i uważam, że w przyszłości może zostać dobrym menedżerem. Współpracuję z nimi od ponad roku. Kiedy przychodziłem do Warty Poznań z Lecha do wypożyczenia, to wtedy zaczęliśmy naszą współpracę. Pomogli mi przede wszystkim tutaj w negocjacjach, w jakichś tych najtrudniejszych sprawach, których ja nie chciałbym się dotykać. No jak już po samym transferze, kiedy podpisałem, na pewno duża pomoc z ich strony, jak i zarówno dla mnie, jak i dla mojej rodziny. Myślę, że duża zasługa i jestem wdzięczny. Fabryka Futbolu to powiew świeżości na polskim rynku menedżerskim. Działający od lat w tej branży Szymon Pacanowski do spółki z piłkarzami, Tomaszem Magdziarzem i Dariuszem Wojciechowskim stworzyli prężnie działające przedsiębiorstwo, które reprezentuje dzisiaj interesy blisko 80 piłkarzy. Zrodził się taki pomysł, biorąc pod uwagę, że jakby ja całe życie grałem w piłkę, znaliśmy się z Darkiem Wojciechowskim, który też grał w piłkę całe życie. Współpracujemy również z Przemkiem Erdmanem, który w tej piłce nie grał może zawodowo, profesjonalnie, ale też siedzi jako menadżer, zna to wszystko, co się wokół niej dzieje. I powstał taki pomysł, żeby założyć profesjonalną agencję menadżerską z prawdziwego zdarzenia, których oczywiście nie obrażając Bronworze nikogo z naszych konkurentów, menadżerów gdzieś w Polsce nie było takiej agencji. I doszliśmy do wniosku, że coś takiego na rynku powinno powstać. Chcieliśmy, żeby to wszystko się prezentowało w taki sposób, jak żeśmy sobie założyli. Także nie, że jest jakiś jeden menadżer, który ma laptopa w cudzysłowie i jest menadżerem wielkim, chociaż nie twierdzę, że taki też nie jest dobry. Ale chcieliśmy troszeczkę szerzej rozwinąć takie działalności agencji menadżerskiej i przez to związaliśmy się z Darkiem Wojciechowskim, który odpowiada u nas za scouting w firmie, który jest rozwinięty, uważamy, lepiej jak w niektórych klubach ekstraklasy.
Związaliśmy się z Szymonem, który również wiele lat prowadził taką działalność, zna się na rzeczy i odpowiadał u nas za zagraniczne transfery głównie. I stwierdziliśmy, że potrzeba do prowadzenia takiej firmy wielu ludzi, żeby faktycznie reprezentować wielu piłkarzy, żeby każdy z nich był zadowolony, żeby każdym się odpowiednio opiekować. No jedna osoba nie wystarczy. I zauważyliśmy takie sytuacje w różnych przypadkach, że jeśli jeden menadżer reprezentuje 20-30 piłkarzy, to no to jest mu ciężko. Ale dzisiaj nienaganna prezencja i eleganckie biuro to za mało, by osiągnąć sukces w tym zawodzie. Trzeba mieć także umiejętności, odpowiednią wiedzę, spryt i przede wszystkim żyłkę do interesów. Transferując Darvydasa Szernasa z Zagłębia Lubin do tureckiego Gaziantepsporu, fabryka futbolu dokonała majstersztyku. Darvydas ma ogromny potencjał jako piłkarz. My w to zawsze głęboko wierzyliśmy, jako nasz klient, jako piłkarz, który jest też w sumie blisko, też tak osobiście. Dlatego bardzo fajnie się stało, że to wypożyczenie doszło do skutku. A już widać na dzień dzisiejszy, że to był bardzo dobry krok. Darvydas przez 7 dni zgrupowania, które miał, zdołał sobie wywalczyć już miejsce w podstawowym składzie. W dwóch meczach, w których zagrał, już zdobył bramkę. Szkoda, że w przegranym meczu, ale w meczu z jedną z najlepszych tureckich drużyn. Także no, wszystko jest w sumie bardzo, bardzo dobrze się potoczyło. No i życzę mu, żeby strzelał jak najwięcej w każdym meczu, żeby do tej ligi tureckiej na stałe latem się przeniósł. Wiara w sukces i własne umiejętności zawsze były domeną Mariusza Piekarskiego, który już jako młody chłopak przejawiał smykałkę do robienia interesów. Kiedy w wieku 15 lat pojechał do Berlina na koncert Rogera Watersa, przywiózł z niego bagaż wspomnień i 200 puszek piwa, które następnie sprzedawał pod sklepem w Białymstoku. Dziś działa na zupełnie innym poziomie i jest jednym z najlepszych agentów w Polsce. Często także współpracuje z fabryką futbolu. Kiedyś z jednym z menadżerów fabryki futbolu nawet byliśmy, jakby można powiedzieć, razem. Mieliśmy swoją firmę. Później jakby tam nasze drogi się rozeszły, bo chcieliśmy podziałać jakby sami na własną rękę, ale do dzisiaj się przyjaźnimy i to jest właśnie też fajne. Każdy, kto bliżej poznał Piekarskiego, mówi o nim na ogół to samo. Bardzo kontaktowy, przyjacielski i nieszczędzący grosza. Potwierdza to m.in. Krzysztof Stanowski, twórca portalu Weszło, na którym Piekarski od kilku lat prowadzi swojego bloga. Mariusza to postrzegam jako takiego kolorowego ptaka, który ma niesamowitą zdolność do zarabiania pieniędzy, jeszcze chyba większą do ich trwonienia czy tam bujnego wydawania. Natomiast wydaje mi się, że jego sukces w menadżerce, ale w ogóle sukces życiowy polega na tym, że to jest człowiek, który umie się dzielić pieniędzmi i kiedy Mariusz jest bogaty, to poniekąd bogaci są wszyscy wokół. On chce tak robić swoje interesy, żeby po tygodniu wszyscy dalej byli jego kolegami, a nie żeby wszyscy się pokłócili za chwilę o 5 zł. Był takim piłkarzem, który zarabiał po to, żeby wydawać, a nie po to, żeby gdzieś tam chować do skarpety. I to jest też menedżer taki, który próbuje swoim zawodnikom powiedzieć: zarabiajcie godnie, ale też żyjcie na luzie, z fantazją, bo jesteście teraz młodzi i możecie coś z tych pieniędzy mieć, więc też wiem, że on stara się raczej mieć jakiś pomysł na swoich piłkarzy, planuje im dobrze tą drogę i jakby przez to, że był takim piłkarzem i trochę świata zobaczył, w młodym wieku wjechał do Brazylii, później grał też we Francji, to jest facet, który jakoś też przekonuje mnie swoim działaniem. Nie mam już takiego oparcia, żeby właśnie być tą, nie wiem, jedynką, że koniecznie muszę być numerem jeden. Nie, chcę się dobrze opiekować tą grupą ludzi. Mam gdzieś tam pod sobą 25 piłkarzy i chcę bardzo dobrze się tą grupą opiekować. I wiadomo, niektórzy będą przychodzić z nich na piłkarską emeryturę, to będą przychodzić jakby kolejni, którzy będą ze mną współpracować. Więc ja skupiam się na tych 25 piłkarzach, żeby dobrze ich prowadzić, żeby byli zadowoleni, żeby ich bliscy byli zadowoleni. To jest dla mnie najważniejsze. A czy numer jeden, czy numer dwa, czy numer trzy, to mnie tak nie bardzo jakby przysłowiowalizuje, że muszę mieć parcie na to szkło, bo nigdy nie miałem, więc sam pan nawet wie, jak nawet dzisiejszy wywiad ciężko było gdzieś tam się mówić. Nie mam akurat parcia na szkoło, byłem piłkarzem, miałem to wszystko, można powiedzieć, pod ręką. Natomiast po co rzecz to nie zaniedbywać tego, co mam, czyli tych piłkarzy i próbować im naprawdę ukształtować fajną drogę do kariery. I co za tym idzie, wiadomo, że do finansów, które ich zadowolą
i też być przy rodzinie. To okienko było spokojniejsze, tam miałem tylko ofertę dla Kamila Grosickiego z Kasji Pasy, bo to uważam, że dobra oferta, bo kręciła się około 2 milionów euro, natomiast klub nie wyraził zgody i Kamil miał też bardzo dobry kontrakt wynegocjowany indywidualny. Na pewno troszeczkę był rozczarowany tym, ale no, co zrobić, no, w czerwcu musi teraz dobrze grać pół roku, żeby w czerwcu ma rok kontraktu i będzie możliwe, że jeszcze łatwiej rozmawiać z Sivasspor'em na temat jego sprzedaży, tylko to do wszystkiego wszystkiego jest potrzebna też odpowiednia forma i wtedy można powiedzieć, że Kamil może liczyć na coś ciekawego. Piekarski to modelowy przykład byłego piłkarza, który bardzo dobrze odnalazł się na rynku menedżerskim. Podobnie zresztą jak inny były legionista, będący dzisiaj na menedżerskim świeczniku Cezary Kucharski. Największa zaleta Cezarego Kucharskiego jako piłkarza? Ambicja. Najlepszym polskim napastnikiem jest? No w tej chwili nie ma takiego zdecydowanie najlepszego. Myślę, że w przyszłości będę nim ja. Kiedy zakończyłem swoją karierę piłkarską, szukałem pomysłu na dalsze życie. I postanowiłem zostać agentem. Chciałem wykorzystać swoje doświadczenie wyniesione z piłki. Pozostać też w środowisku piłkarskim, bo to środowisko znam. Więc w zasadzie w 2006 roku podjąłem taką decyzję. Siłą menedżerów są ich piłkarze. Kucharskiego przez pryzmat zawodników, z jakimi współpracuje, postrzega się dziś jako najpotężniejszego polskiego agenta. A takich piłkarzy jak Robert Lewandowski czy Rafał Wolski nie trzeba nikomu przedstawiać. To marka sama w sobie. To, co wydarzyło się z życiem Roberta Lewandowskiego, no to ja to przewidziałem 5 lat temu, kiedy zaczęliśmy współpracę. Tak? Kiedy ja go pierwszy raz zobaczyłem, ja to później w wywiadach mówiłem oficjalnie, nie bałem się wziąć się odpowiedzialności za swoje słowo. Nasze środowisko piłkarskie, które jest pełne kompleksów, które nie potrafi rywalizować, które nie uczy rywalizacji, tak? No bo dobry piłkarz w Polsce nie ma żadnej, nie rywalizuje. Tak? I środowisko piłkarskie nasze uważa, jakby najlepszą sytuacją dla Roberta Lewandowskiego, tak, to byłoby jakby utrzymanie tej bezpiecznej jakby pozycji w Dortmundzie. Tak. A ja uważam, że tak naprawdę nie znamy jego limitu. Tak. Sky is the limit. Tak. Trudno za to powiedzieć, jaki jest limit Rafała Wolskiego. Jego transfer do Fiorentiny był dla wielu zaskoczeniem, bo młody pomocnik z Głowaczowa stracił ponad pół roku na leczenie kontuzji. Wierzyłem też w Rafała, wierzyłem w to 2 lata temu, kiedy powiedziałem mu, że pojedzie na Euro, że go trener powoła, no to on w to nie wierzył, tak? Ale ja wierzyłem w to, bo wiem, jaki to jest talent. I na pewno współpraca z takimi piłkarzami jak Robert, czy Rafał, czy też inni piłkarze, no to pomaga mi przekonywać młodych piłkarzy polskich, bo mogę też powiedzieć, że zajmuję się tylko i wyłącznie piłkarzami z Polski. Tak? Ja nie sprowadzam, nie jestem pośrednikiem i nie sprowadzam cudzoziemców do polskiej ligi, ponieważ uważam, że jakby to byłoby też działanie na niekorzyść piłkarzy, których reprezentuje, ponieważ no, zwiększałoby konkurencję. Tak? Ja wiem, że Cezary Kucharski jest wyjątkowo przewrażliwiony na swoim punkcie i sam się z tym spotkałem parę razy, że jest taki bardzo, że tak powiem, stoi murem za Robertem Lewandowskim, co akurat dobrze o nim świadczy, ale czasami w tym staniu murem gdzieś tam zdarzy mu się przekroczyć granicę dobrego smaku. Natomiast uważam, że Cezary Kucharski w tej chwili ma ułatwione zadanie na rynku, bo dzięki temu, że Robert Lewandowski tak dobrze radzi sobie w Borussii, to pociągnął cały ten wózek i myślę, że wielu młodych chłopaków też chce podpisać kontrakt z Cezarem Kucharskim, podpisać z nim umowę i chce, żeby on reprezentował ich interesy, dlatego właśnie, że jest Robert Lewandowski, który jest taką wizytówką Cezarego Kucharskiego. Różne są opinie na temat jakby relacji
Cezarego Kucharskiego z Borussią Dortmund. Wiemy, ile narosło w ostatnim czasie spekulacji na temat odejścia Roberta bądź jego pozostania, na temat kwoty, jaka miała być za niego zapłacona. I to wszystko sprawia, że gdzieś tam raz na jakiś czas do Polski przebijają się wypowiedzi, a to pana Wackiego, prezesa Borussii Dortmund, a to Jurgena Kloppa, trenera tego zespołu, że, no, że już nie chcieliby słuchać po raz kolejny i czytać i prostować tych wszystkich rzeczy i gdzieś tam może w mniejszym bądź większym stopniu mogą za to obwiniać zawsze menadżera piłkarza, który rozmawia przecież z dziennikarzami. Później te wypowiedzi, bo świat jest się małe, są cytowane w Niemczech i tak to się wszystko kręci jak w pralce, więc ta informacja ma sprzężenie zwrotne i można powiedzieć, że w zasadzie za każdym razem albo z Niemiec przychodzi do Polski, albo z Polski idzie do Niemiec i myślę, że trochę prawdy jednak jest w tym, co powiedział Andrzej Juskowiak, a tak bardzo zbulwersowany był tymi słowami Cezary Kucharski w wywiadzie, którego mi niedawno udzielił. Powiedział, że no, być może łatwiej będzie Cezaremu Kucharskiemu wynegocjować dobrą kwotę czy też dobry kontrakt dla Roberta w innym miejscu, ponieważ w Borussii troszeczkę są już zmęczeni tymi przepychankami i jakby oni wiedzą, ile wart jest Robert, wiedzą, za ile go mogą sprzedać i oni znają dobrze te liczby. Nie potrzebują kolejnego podbijania bębenka ani w polskich, ani w niemieckich gazetach. Środowisko agentów piłkarskich jest jednak mocno hermetyczne. Niewiele tu nowych twarzy, a żeby się przebić w tej branży, trzeba się solidnie napocić. Przekonał się o tym m.in. młody agent z Krakowa, Marcin Lewicki, o którym niedawno ciepło wypowiadał się prezes Legii Warszawa Bogusław Leśnodorski. On mówił, że Lewicki się upaja całą sytuacją. No faktycznie jest entuzjastycznie nastawiony do tego wszystkiego. No, on działa od kilku lat, uczy się na błędach. Zobaczył, że to nie jest takie łatwe, jak się wielu wydaje, bo ludzie, słyszę też, dziennikarze opowiadają, że oni się kiedyś zajmą też właśnie menedżerką, sięgną po telefon, zaczną dzwonić i to się im wydaje takie łatwe, a to tak nie działa. Trzeba przez wiele lat chyba pracować na swoje nazwisko. Też piłkarzom trzeba w jakiś sposób niestety zaimponować, tak? Podjechać ładnym samochodem. I też ważne są układy w klubach. To nie jest tak, że jak ma się dobrego zawodnika, to on na pewno przejdzie, tylko no, trzeba z kimś się znać przez kilka lat. A natomiast Lewicki, no, on do tego doszedł w końcu i chyba po kilku latach zaczyna mu się to spłacać. No, na pewno nie byłem związany, nie jestem jakimś byłym wybitnym piłkarzem. Mogłem tak naprawdę tylko swoją osobowością i pomysłem przekonać piłkarzy do siebie, prawda? No a wiadomo, że to jest z tym różnie. No, dzisiaj gdzieś w tym środowisku chyba już jestem inaczej postrzegany. To, co dla mnie uważam najważniejsze przez te 5 lat, udało mi się wiarygodność wśród ludzi. Tak więc no, dzisiaj dzwonią do mnie prezesi, dyrektorzy sportowi z całej Polski i proszą o opinię na temat różnych piłkarzy i to jest dla mnie fajne. A tak jak mówię, a spokojnie podchodzę do tego, nie przyjdę tutaj pracować na rok, dwa, tylko no, dzisiaj to jest mój pomysł na całe życie. Tak więc 5 lat minęło i myślę, że do przodu pójdzie wszystko dobrze. W zimowym okienku transferowym Lewicki nie siedział z założonymi rękami. W Polonii Warszawa umieścił słowackiego obrońcę Martina Barana, a do Szeryfa Tiraspol wytransferował Krzysztofa Króla oraz pośredniczył przy najgłośniejszym transferze tej zimy Wladimira Dwaliszwilego do Legii. No, z tego co wiem, on nie jest agentem oficjalnie Dwaliszwilego, tylko wystąpił w tym transferze jako pełnomocnik Legii. Bo kluby też, gdy ściągają piłkarzy, mogą zlecić agentowi ściągnięcie piłkarza. I tak było przy transferze Bereszyńskiego do Legii, gdzie agentem Bereszyńskiego jest Pacanowski. Natomiast Legia poprosiła o pomoc przy tym transferze Piekarskiego i wystąpił właśnie w tej funkcji. No ale to w zasadzie jest jedno i to samo. Ale rok 2013 to dla agentów piłkarskich nie lada wyzwanie. Kiepska sytuacja ekonomiczna klubów sprawia, że aby kogoś wytransferować, trzeba się sporo namęczyć. To może być okres, w którym ostatecznie nauczymy się rozróżniać menedżerów od pseudobiznesmenów. Praktycznie nie ma ruchu wewnątrzklubowego, za wyjątkiem piłkarzy zwalnianych, puszczanych wolno, wyrzucanych z klubów. Nie ma tak, że ktoś potrzebuje lewego pomocnika i sobie go upatrzy i wyda 1 000 000 zł. Jest transfer. Absolutnie nie. Dzisiaj
Dzisiaj to jest tak naprawdę, przepraszam za porównanie, ale jakieś tam przebieranie w jakichś tam śmieciach, tak? Czyli coś, co zostało wyrzucone z jednego klubu, czasami znajduje amatora w innym. W Polsce tych menedżerów jest mało. To jest takie trochę takie bajorko, taki staw, w którym cały czas pływają te same karpie. Natomiast no, kilku z nich jest wyjątkowo skutecznych. Oni tak naprawdę są tymi, którzy kształtują całą tą polską ligę. Dzisiaj ja bym powiedział, że menadżer piłkarski to jest w całym tym piłkarskim interesie jedyny człowiek, który musi faktycznie wykonać dużą pracę, żeby zarobić na swoją pensję. Piłkarz dostaje pensję, czy zagra dobrze, czy źle. Dyrektor sportowy dostaje pensję co miesiąc przelew. A menadżer ma koszty, a zanim te koszty się zwrócą i zanim pojawi się zysk, to musi wykonać jakąś swoją pracę. Dlatego to menadżerowie dzisiaj najczęściej są tak naprawdę najskuteczniejszymi skautami. To oni wypatrują jako pierwsi młode talenty. To nie dyrektorem sportowym chce się co weekend gdzieś tam jeździć i wyszukiwać zawodników, tylko menadżerom. I potem często mówi się, o, młody chłopak, a już ma menadżera, tak? A ten menadżer często go znalazł, tego młodego chłopaka, i przyprowadził do dyrektora sportowego i mówi, masz, podpisz umowę, masz napastnika za tyle i tyle pieniędzy. Żartem można powiedzieć, że to jest trzeci najlepszy zawód na świecie, czyli po piłkarzu, żonie piłkarza i nasz zawód to jest trzeci najpiękniejszy i tyle. I każdy dzień przynosi radość. Wiadomo, że są stresy, że są nerwowe sytuacje, że są czasami niepowodzenia, no ale tak jest w każdej dziedzinie, a my przychodzimy do pracy od rana uśmiechnięci i staramy się wykonywać swoją pracę jak najlepiej. Moim zdaniem zawód menadżera jest najtrudniejszym zawodem na świecie. Zawód menadżera piłkarskiego. Dlaczego? Dlatego, że w tym momencie zajmujemy się jakby sprzedażą ludzkich usług, czyli jakby to nie jest sprzedaż partii, nie wiem, powiedzmy samochodów czy jakiegoś innego dobra, tylko my mówimy w tej chwili o tym, że tu prezentujemy i chcemy przekonać kontrahenta do zakupienia usług danego zawodnika. Jest to bardzo trudne zagadnienie i wymaga naprawdę od osób, które się tym zajmują, naprawdę takiej, no, z jednej strony podzielności uwagi, z drugiej strony naprawdę no, cierpliwości. Trzeba być jakby do ostatniej chwili świadomym tego, że pewne rzeczy mogą się nie powieść. No, trzeba być po prostu mocnym, trzeba być mocnym. Zapiszę. A kawę pan wypił? Nie. No to właśnie, nie wiem. Zwrócił się kiedyś do mnie chłopak, który wydawał się, że jest ciekawym bramkarzem. Prasa rozpisywała się o jego różnych testach w zagranicznych klubach, co się później okazało. Po wnikliwym przebadaniu sprawy okazało się, że to była całkowita mistyfikacja. Chłopak te wszystkie testy wymyślał. Nigdy nie był, wyjeżdżał do Holandii do klubu Eredivisie, po czym się okazywało, że on w tym klubie nigdzie nie był. Zamieszczał na portalu społecznościowym swoje zdjęcia z koszulką danego klubu. No naprawdę, ubawiliśmy się strasznie, a złapaliśmy go na tym, jak zadzwonił, że dostał powołanie chyba do reprezentacji U21, wtedy albo U19, a tam było sfabrykowane jego nazwisko. No po prostu wymazał inne nazwisko i wsadził swoje. Pojechaliśmy z Piotrem Gizą do Rapidu Bukareszt. Tam najpierw jakieś negocjacje były po ustalanie zasad, na jakich mógłby tam trafić do Rapidu z Krakowi. Nie było to proste. No, jak mieliśmy to wszystko uzgodnione, polecieliśmy, jesteśmy na miejscu. Wszystko okej. No, mamy poustalane. Piotrek już poszedł. Warunki kontraktu też są ustalone. Piotrek poszedł do drużyny, żeby tam, bo było zgrupowanie jakby, no i tam został sam. Raptem godzinę później dostaje od niego telefon. Nie, ja jednak nie chcę tu zostać. No i wszystko odkręcanie tego, no cofnąłem go, rozmawiamy, no słuchaj, dlaczego nie chcesz, i ten wtedy Moldovan tam się zajmował tymi sprawami organizacyjnymi, był takim dyrektorem sportowym, no w momencie, kiedy to tak jak często jest, że powiedzmy klub chce umiarkowania zawodnika, ale jak już go chce, a piłkarz nie chce, no to wtedy ten klub naprawdę zaczyna go bardzo chcieć. I to się bardzo często w życiu jakby pokazuje. No i w przypadku Gizy też tak było. Zorganizowano samochód, żebyśmy objeździli cały Bukareszt, pokazać mu i ten następnego dnia rano też. No i finalnie przyjechaliśmy na stadion Rapidu też. No pamiętam taką sytuację. No ten Piotrek tak szczerze mówiąc, no to się wahał. No
zostać, nie zostać, no w sumie niby jest fajnie. Ja mówię, Gizmo, postawiłem piłkę 20 metr, mówię, dobrze wiesz, że nie gram, trafiam w poprzeczkę, zostajesz. Nie strzelaj. No i finalnie nie strzelałem, do strzału nie doszło, bo faktycznie jakbym trafił, to byłoby może taka sytuacja by się stworzyła dziwna. No i Piotrek wrócił ze mną do Polski, pracowałem dalej i potem trafił do Legii. Więc chciałem się cofnąć znowu do tego, jak mówiłeś, że są trzy zawody, najlepsze jest żona piłkarza i chciałem powiedzieć teraz, niektórzy mogą nam wypowiedzieć umowę, jak żony ten materiał pooglądają. A dlaczego? No bo żona piłkarza to jest bardzo ciężki zawód, co by nie powiedzieć.